Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, tyle tysięcy lat wyglądany, na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie króle prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. I my czekamy na Ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana. Tą radosną kolędą rozpoczynamy wyczekiwaną przez cały Adwent uroczystość Bożego Narodzenia. W imieniu całej wspólnoty parafialnej Smójczy serdecznie witam pasterza naszej kieleckiej diecezji, księdza biskupa Jana Piotrowskiego. Czcigodny księże biskupie, tworzymy małą podkielecką wspólnotę parafialną. Kościół, w którym się znajdujemy, jest niewielki, w swojej budowie ubogi. W zimie, jak to w zimie, trochę chłodny, ale jednocześnie ten kościółek jest naszą radością. Tu codziennie gromadzą się wierni, szukający bliskości Boga, wstawiennictwa Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Józefa, opiekuna Kościoła w codziennych troskach i życiowych potrzebach. Czujemy się zatem wyróżnieni, drogi księże biskupie, że tegoroczną pasterkę możemy przeżywać wraz z Tobą i pod Twoim przewodnictwem w naszej skromnej świątyni. Prosimy Cię, kochany Ojcze, o Twoją biskupią modlitwę za nas tworzących tę parafię, abyśmy mieli w sobie tę ciekawość wiary i to pragnienie spotkania Zbawcy, którą mieli króle i prorocy wyczekujący Mesjasza oraz pasterze spieszący do betlejemskiej stajenki. Prosimy, poproś Boże Dziecię, by podniosło Bożą rękę i pobłogosławiło nam na dalszy trud wznoszenia i upiększania nowo budowanego Kościoła. Zapewniamy Cię, kochany Ojcze, o naszej życzliwej pamięci w modlitwie, a zwłaszcza w dniu imienin, które niebawem będziesz przeżywał. Z głębi serca wołamy do nowonarodzonego. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław biskupa Jana w dobrych radach, w dobrym bycie. Wspieraj jego siłę, swoją siłą. Amen. Szczęść Boże. Tymi słowami przywitamy wierni parafii w Mojczy Zagórzu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego, który będzie przewodniczył dzisiejszej mszy świętej uroczystej pasterce w tutejszej kaplicy. Oczywiście chcemy już teraz naszą modlitwą
ogarnąć księdza biskupa Jana, naszego ordynariusza, i tutaj przy ołtarzu przedstawiamy tę intencję, ale też chcemy podczas tej mszy świętej wstawiać się za jubilatami. Pierwszej intencji modlimy się w intencji Karola Klimczaka w 10. rocznicę urodzin. To jest tutaj nasz ministrant, który dzielnie służy przy ołtarzu. Dzisiaj służy tak wyjątkowo księdzu biskupowi. I w drugiej intencji polecamy pana Tomasza Nowaczka w 40. rocznicę urodzin. To z kolei jest ojciec, mąż, który tutaj swoją wiarą nie tylko umacnia swoją żonę, swoją rodzinę, ale nas wszystkich, bo też przynależy do wspólnoty apostolatu maryjnego. I chcemy za tych dostojnych jubilatów wstawiać się, wypraszać dla nich obfitości Bożej dobroci. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy Chrystusie, pełno bracia i siostry, tworząc tę eucharystyczną wspólnotę i wszyscy zacni radiosłuchacze Radia Kielce, niech ta najświętsza ofiara Jezusa Chrystusa, tajemnica naszego odkupienia i Bożej miłości, napełni nas wszystkim w tę bożonarodzeniową noc błogosławieństwem, łaską, nadzieją i miłością, abyśmy przez życie szli razem z Chrystusem, który dla nas wszystkich jest drogą, prawdą i życiem. Módlmy się za siebie wzajemnie, za waszą parafię, diecezję, ziemię świętokrzyską i za tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy szukają prawdy, pokoju, nadziei i miłości. Abyśmy godnie, owocnie mogli przeżyć tę najświętszą ofiarę, pełni pokory, przeprośmy Boga i bliźnich za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy,
Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Amen. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza moc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Rozpoczyna się liturgia słowa, w którą zaangażowani są tutejsi parafianie, a przypominam, jesteśmy dzisiaj w parafii w Młoczy Zagórzu. Czytanie z Księgi Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Dzisiaj słyszymy znane powszechnie Słowo Boże. Za chwileczkę wysłuchamy psalmu 96. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według prawdy. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Przed nami drugie czytanie z Nowego Testamentu, a więc słowa ludzi, których Jezus instruował co do nauczania nas, kiedy sam odszedł do Ojca. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rządz światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, alleluja. Ewangelia przeczyta ksiądz Marcin Kałuża, proboszcz parafii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. A za chwileczkę wysłuchamy homilii wygłoszonej przez biskupa kielerskiego Jana Piotrowskiego, który dziś przewodniczy pasterce w Młoczy Zagórzu. Moi drodzy, w jednym z adwentowych dni podczas życzeń świątecznych wybrzmiały te oto słowa.
jaka to wielka szkoda, że święta Bożego Narodzenia obchodzone są tylko raz do roku. Pewnie i w tym powiedzeniu jest dużo prawdy, ale tak naprawdę to nawet na ten jeden raz w roku trudno się do tych świąt właściwie przygotować. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wielokrotnie mroki niewiary, zwątpienia oraz braku prawdy, miłości i nadziei pogrążają współczesnego człowieka w odmętach kulturowej oraz ideologicznej ciemności. Z wielkim trudem człowiek zmierza do światła łaski, jakie Bóg ofiaruje mu w Jezusie Chrystusie. Pełne nadziei przesłanie z księgi proroka Izajasza ginie w chłodzie naszej obojętności, nawet jeśli jesteśmy ochrzczeni, bierzmowani i wyposażeni w ludzkim i chrześcijańskim powołaniu w łaski stanu, jako małżonkowie, rodzice, kapłani czy osoby konsekrowane. Z horyzontu ludzkiego bytowania znika radosne zadziwienie się nad nowym ludzkim życiem, które często staje się niechcianym intruzem. Demografia nie kłamie i wydaje się czymś nieprawdopodobnym, że współczesny człowiek, powiedzmy Polak, uległ tej szatańskiej logice bycia nieprzyjacielem ludzkiego życia. Dlatego też dla ludzi tego pokroju święta Bożego Narodzenia są niebezpieczne, budzące wyrzuty sumienia, a nawet są tacy, którzy tę nazwę chcą wykreślić z naszego słownika. Ufam jednak, że nam niosą te obietnice prorockie dużo radości i nadziei, albowiem dziecię się nam narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Święta Bożego Narodzenia, odczytywane w kluczu biblijnych obietnic, to czas łaski, a więc czas Bożego działania w tych ludzkich sercach, które na to działanie dobrowolnie się otwierają. Boża łaska jest dla wszystkich ludzi bez wyjątku, bo przecież wszyscy zostali odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Natomiast czas zbawienia, czas naszej osobistej współpracy z Panem Bogiem według Jego wymogów, to jest nasz ludzki wysiłek. To nasze zaufanie Bogu, że ten wysiłek ma sens. Dlatego święty Paweł Apostoł, zresztą sam nawrócony pod murami Damaszku, słowem skierowanym kiedyś do Tytusa, swojego bliskiego współpracownika, dziś zachęca i nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych rządz, a żyli rozumnie i pobożnie. Tylko w takim życiu możliwe jest oczekiwanie na Chrystusa, który wydał samego siebie, aby odkupić człowieka od wszelkiej nieprawości. Moi drodzy, pragnienie bycia dobrym człowiekiem nie jest wcale obce naszej ludzkiej naturze, bo ona nosi przecież w sobie podobieństwo do Boga, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Takie pragnienie bycia dobrym człowiekiem nosił w swoim sercu błogosławiony Stefan Wyszyński, kardynał i prymas tysiąclecia, który z okazji swoich 54. urodzin napisał: pragnę podziękować Ci, Boże, za życie, za całe życie i to uległe Twojej łasce i to oporne, bo w nim poznaję miłość, przez którą istnieję, i miłosierdzie Twoje.
Bez łaski życia nie miałbym nadziei, nadziei nieba. Życie jest wielkim darem niż cokolwiek, bo można się przedzierać przez nie jak przez dżunglę. Czy w nas, ludziach XXI wieku, jest taka siła, aby podążać ku Bogu z takim oddaniem się, jak to czynili święci i błogosławieni? Ale przecież nie tylko oni. Tak dobrze czynią matki wydające potomstwo na świat i ojcowie świadomi swojego rodzicielstwa. Do nich należą również ci, którzy tworzą przyjazny klimat dla nowego życia. Dobrzy i serdeczni dziadkowie, teściowie, prawdziwi przyjaciele i wrażliwi sąsiedzi, duszpasterze oraz życzliwe życiu środowiska pracy i służby zdrowia. Zauważmy, moi drodzy, niegościnne kiedyś dla Maryi Józefa Betlejem pomnożyło swoją złą reputację i obecność na mapach świata. Współczesne niegościnne Betlejem nie jest już szopą czy skalną grotą, ale nowoczesną kliniką, szpitalem lub gabinetem, gdzie nie ma troski o życie, ale jawi się tam złowieszcze widmo śmierci. Obym był złym prorokiem, że nigdy nie nadejdzie taki dzień, kiedy człowiek nie spotka już niemowlęcia owiniętego w pieluszki. I wydawało się, że kiedyś jeden z amerykańskich filmów ukazujących cały proces degradacji ludzkiej mówił o czymś niemożliwym. A wtedy ludzie cieszyli się, że było poczęte jedno ludzkie życie. Niech nasza wiara zadana nam na chrzcie oraz rodząca się z niej nadzieja nie pozwalają nam na jakąkolwiek wrogość wobec życia, życia nowo poczętego i tego, które naturalnie zmierza do swojego końca. Aby tak się stało, trzeba o tym mówić w rodzinach, wychowywać do całej prawdy o życiu dzieci i młodzież. A was, zacni rodzice, w tym pięknym zadaniu nikt nie zastąpi. Wy jesteście pierwszymi obrońcami nowego życia, jego wychowawcami w niezbywalnych waszych prawach ojca i matki. Tak jak Józef i Maryja otaczali opieką nowonarodzonego Jezusa, tak dziś ich misja staje się naszym zadaniem, zadaniem wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa, uczniów i zarazem misjonarzy, a więc tych, którzy niosą dobrą nowinę. Jednocześnie wszyscy razem ubogaceni darem Eucharystii, chlebem i słowem życia, nieśmy Bożą miłość do życia, do naszych domów, mieszkań i środowisk. Za wzorem pasterzy nie lękajmy się oddać pokłonu Jezusowi obecnemu w naszym życiu. Wtedy i nas przeniknie bożonarodzeniowa radość, a jednocześnie prawdziwy pokój zagości w naszych sercach. Amen. Wysłuchali Państwo homilii biskupa kieryckiego Jana Piotrowskiego. A przypomnijmy, transmitujemy dla Państwa dzisiejszą uroczystą pasterkę z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Mójczy-Zagórzu. Jest to jedna z parafii w naszej diecezji, gdzie buduje się nowy kościół. Ta parafia została erygowana przez biskupa Stanisława Szemeckiego w lutym 1982 roku z myślą właśnie o rozbudowujących się terenach podmiejskich przy wschodnich granicach Kielc. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba,
i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W noc Bożego Narodzenia aniołowie zwiastowali ziemi pokój, pełni radości z obwieszczonej nam dobrej nowiny, zanieśmy do Boga nasze ufne prośby i pokorne błagania. Jezu, narodzony z Dziewicy Maryi, prosimy Cię za papieża Franciszka, obecnego pośród nas księdza biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów, aby dla świata zawsze byli czytelnymi świadkami Twojej zbawczej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, odwieczne Słowo, które stało się ciałem. Prosimy Cię za rządzących w naszej Ojczyźnie i w Europie, aby nie wstydzili się chrześcijańskiego dziedzictwa naszego kontynentu, a zleconą im władzę mądrze wykorzystywali do obrony chrześcijańskiej moralności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, posłuszny swoim ziemskim rodzicom Maryi i Józefowi, prosimy Cię za chrześcijańskie rodziny, abyś umacniał w nich małżeńską jedność oraz wzajemną miłość, a święta rodzina była dla nich przykładem i umocnieniem w codziennym życiu. Obdarz również proszących Cię małżonków upragnionym potomstwem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty jesteś życiem, które nam się objawiło. Prosimy Cię w intencji jubilatów, Tomasza w 40. rocznicę urodzin i Karola w 10. rocznicę urodzin, abyś umacniał ich w zdrowiu, błogosławił w dobrych zamiarach oraz by sercem ofiarnym potrafili Tobie i swoim bliskim służyć. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu nasz Emanuelu, prosimy Cię o Twoje dalsze błogosławieństwo w budowie Kościoła, o mądrych, uczciwych i solidnych wykonawców, którzy swoją pracą będą upiększać tę świątynię, o potrzebne do tego dzieła finanse, a także o Twoje miłujące spojrzenie na tych, którzy modlitwą i ofiarą wspierają tę budowę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, który na słowo kapłana codziennie stajesz się obecny na ołtarzu tej świątyni, prosimy Cię za całą naszą parafialną wspólnotę. Gromadź nas zawsze przy sobie, odszukaj zagubionych, chorym dodaj ufności, konającym daj spokojną śmierć, a nam łaskę pokornego i ufnego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam swojego Syna, którego wydała na świat Maryja Panna. Wysłuchaj naszych ufnych modlitw i obdarz ludzkość swoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dodajmy, że Kościół, o budowę którego modlą się dzisiaj wierni, jest tuż za niewielką świątynią, w której teraz się znajdujemy, uroczą drewnianą świątynią, ale niewielką, która nie wystarcza na potrzeby parafian. Obecnie nowy kościół jest już przykryty dachem. Potrzeba jednak funduszy na jego wykończenie. I o to między innymi modlą się wierni, aby tacy fundatorzy mogli się znaleźć.
Obecny ksiądz proboszcz Marcin Kałuża, który został mianowany proboszczem w 2013 roku przez biskupa Kazimierza Ryczana, został tutaj wprowadzony właśnie z tą myślą przez biskupa, aby doprowadził do końca budowę nowego kościoła, a ta budowa rozpoczęła się właśnie w 2013 roku. Parafia w Mójczy została wydzielona z kieleckich parafii świętego Wojciecha, świętego Maksymiliana oraz Sukowa. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z Twego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, obecnego wśród nas biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie.
przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Słuchają Państwo transmisji uroczystej pasterki mszy świętej rozpoczynającej świętowanie w Kościele Katolickim Bożego Narodzenia, a transmitujemy ją dla Państwa z parafii w Mójczy Zagórzu, gdzie trwa budowa nowego kościoła.
Teraz rozpoczyna się trwa część eucharystyczna, rozpoczyna się obrzęd udzielenia komunii. W tym momencie ci z Państwa, którzy nie mogą z różnych powodów uczestniczyć na żywo w liturgii, mogą wzbudzić w swoim sercu intencję przyjęcia duchowej komunii. Jest to pewna forma łączenia się ze wspólnotą Kościoła i z Bogiem oraz szczególne zaproszenie do osób pozostających w swoich domach, na przykład z powodu choroby, cierpienia, będących teraz w szpitalach czy miejscach odosobnienia. Będąc w takiej właśnie sytuacji, można wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Chrystusa. Moja perełko, lulaju lubione, me pieśni dełko, lulaj, że Jezu. Lulaj, że lulaj, a Ty go, Matulu, w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że Lulajże Jezuniu to polska kolęda o charakterze kołysanki. Powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XVII wieku, a najwcześniejsza zachowana wersja tekstu tej kolędy pochodzi ze zbioru z 1705 roku przechowywanego w archiwum archidiecezjalnym w Poznaniu. Zapisy tego tekstu sfigurują także m.in. w rękopisach przechowywanych w klasztorze benedyktynek w Stamiątkach. A zapis tej melodii, nieco różniącej się od dzisiejszej kolędy, pojawił się drukiem w 1843 roku. Kolęda stanowiła inspirację dla wielu twórców, na przykład Fryderyk Chopin wykorzystał jej motyw w środkowej części swojego jednego z utworów. Piękniuchny mój aniołeczku, lulajże wdzięczniuchny świata kwiateczku, lulajże Jezuniu, lulajże Tego Matulu w płaczu utulaj. Lulajże Jezuniu, lulajże lulaj, a Tego Matulu w płaczu. Lulajże różyczko najozdobniejsza, lulajże linijko najprzyjemniejsza, lulajże Jezu. Przypomnijmy,
Słuchają Państwo pasterki z Mójczy Zagórze. Przewodniczy jej biskup kielecki Jan Piotrowski, który w chominie dzisiaj podkreślał m.in., jak ważna jest troska o życie, także o życie poczęte. Dodał, że tylko raz w roku mamy Boże Narodzenie, a i tak trudno nam przygotować się. W mroku niewiary, zwątpienia pogrążają człowieka w odmętach idealnej i kulturowej przepaści. Biskup mówił, że przesłanie proroka Izajasza ginie dzisiaj w mroku naszej obojętności. Znika radosne zadziwienie nad nowym życiem, które często staje się intruzem. Dodał, że współczesny Polak także niestety uległ tej pokusie. Demografia nie kłamie, mówił biskup. Ulegliśmy tej pokusie mimo sakramentów chrztu i bierzmowania. Są tacy, którzy nazwę Boże Narodzenie chcą wykreślić z naszego słownika, podkreślał biskup. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy narodzenie Twojego Syna. Spraw, abyśmy pogłębiali naszą wiarę w tajemnicę wcielenia i coraz gorejcej ją miłowali, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przeksiędza biskupa, wyrażam ja swoją wdzięczność za to, że ksiądz biskup dzisiaj w naszej parafialnej wspólnocie przeżywa pasterkę, tę wielką tajemnicę Bożego Narodzenia. Tak sobie myślę, że świat przez te ostatnie dni czekał na święta, a cały Kościół czekał na Boże Narodzenie. I oto dzisiaj to Boże Narodzenie staje się faktem. Uczestniczyliśmy w tej mszy świętej i w tej wielkiej tajemnicy, że Słowo stało się ciałem, Bóg stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. To dla nas wyróżnienie, bo też jesteśmy parafią budującą się, a wiemy, że ksiądz biskup ma taki, nie wiem jak to nazwać, zwyczaj, tradycję, takie potrzebę serca, aby przede wszystkim w pasterkę modlić się z tymi wiernymi, z tymi wspólnotami parafialnymi, które podejmują ten trud wznoszenia domu Bożego, świątyni. No, dzięki Bogu wstawiennictwu naszej patronki Maryi, świętego Józefa, w styczniu tego roku udało nam się zakończyć prace związane z dachem i to jest wielka łaska i wielki cud, bo tak powtórzę tutaj przy księdzu biskupie i przy moich parafianach, że gdybyśmy nie ukończyli tego dachu, to dzisiaj byśmy go nie zrobili. Dwa razy drożej to wszystko jest. I dlatego widzimy to prowadzenie Boże i cieszymy się i dalej się modlimy i prosimy o to wstawiennictwo Maryi i świętego Józefa. Przed nami teraz ten etap upiększania tej świątyni i mam taką ufność, że znów dzięki Bogu, Bożej opiece, no i ludzi dobrego serca, ofiarnego serca, a nade wszystko wierzących. Tak zacytuję słowa księdza biskupa Kazimierza Ryczana, świętej pamięci, który kiedy wprowadzał mnie kilka lat temu tu w urząd proboszcza, to powiedział takie słowa, że Kościół budują nie bogaci, ale ludzie wierzący. I myślę, że kiedy my wszyscy patrzymy na te mury, na to, co jest, to możemy zobaczyć wiarę tutejszej wspólnoty, ludzi dobrego serca. No i tak przy księdzu biskupie chcę podziękować tym wszystkim, którzy przyczyniają się do tego wielkiego Bożego dzieła, które przez pokolenia będzie trwało, jak to mówię, na 1000 lat. Mam nadzieję, że przy następnej pasterce, proszę księdza biskupa, już będziemy mieli okazję w nowej świątyni pomodlić się. To nie znaczy, że tak spodziewamy się za ileś tam lat. Za ileś lat, tylko już po prostu niebawem. I chciałem złożyć życzenia na koniec i księdzu biskupowi, i nam tutaj zgromadzonym. Przede wszystkim chcę życzyć, aby ta tajemnica Bożego Narodzenia nas wszystkich odnowiła duchowo, abyśmy nabrali w sobie tej pewności, że Chrystus przyszedł po to, aby zwyciężyć świat i każdy, kto z Nim jest złączony, ma w sobie tą moc Bożą, by zwyciężać świat, grzech, to wszystko, co nas odciąga od Bożej miłości. I po drugie,
Życzę, aby ten czas świąteczny był dla nas wszystkich też takim czasem odnowienia tych sił fizycznych, bo tego nam też jest potrzeba. I tak jak sobie życzyliśmy przy wieczerzy wigilijnej, myślę, że w większości domów, obyśmy za rok spotkali się w takim samym składzie, zatem zapraszam wszystkich już za rok w tym samym składzie na pasterkę tutaj do nas, do Mójczy. A teraz życzę też i takiej dobrej, spokojnej nocy. Jutro z kolei msza święta o 9 i o godzinie 12. Mój drodzy, Bóg zapłać za wspólny dar modlitwy w tej eucharystycznej wspólnocie w Mójczy, jak również z tymi wszystkimi, którzy zechcieli skorzystać z posługi radia publicznego. Niech dar Bożego błogosławieństwa ubogaca te wszystkie słowa, jakie dzisiaj zostały wypowiedziane przy wigilijnych stołach, we wzajemnych spotkaniach również i w tej świątyni. Niech ubogaca nasze serca, a poprzez was, drodzy bracia i siostry, niech dar tego błogosławieństwa wędruje do waszych małżeństw, rodzin i do tych wszystkich, których spotkacie w te świąteczne dni Bożego Narodzenia. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie wasze głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc. Niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością, uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Tym zmysłem dostojnym utworem z XVIII wieku o charakterze pieśni narodowej kończy się pasterka w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Mójczy Zagórzu. Niech nasza wiara zadana nam na chrzcie nie pozwala na wrogość wobec życia. Z tymi słowami biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego z dzisiejszej homilii zostańmy na tę noc. Noc i dni Bożego Narodzenia. Dziękujemy za to, że byli Państwo z nami. Za uwagę dziękuję Marlena Płaska i realizatorze Wojciech Bolewski i w studiu Radia Kielce Arkadiusz Miller. Dobranoc. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i